Do you hear that sound? It's the sound of prosperity. It's the sound of a brighter future. It's energy running through the veins of the city. Welcome to the industries of the future. Cześć, Ani Zanosz. Zapraszam Was na kolejny odcinek z Kiska z PlayStation 4 Industries. Jak widzicie, to nasze wspaniałe miasteczko, na którym sobie pracujemy. I tak, w ostatnim odcinku zrobiliśmy sobie ten przemysł. Widzimy, jak to nie jest tylko poczta. To już dziwne, że tyle tej poczty to jest. Na pewno jest strasznie dużo. Bambaje sobie doprowadziliśmy tutaj, w sensie ja doprowadziłem sobie po odcinku. Tak, w dużym skrócie. A, tylko mamy jeszcze tutaj drugą część mamojów. Nimi się właśnie w tym momencie zajmiemy. I poza tym... No, jakimiś takimi jeszcze prostymi rzeczami tutaj w okolicy. Nie wiem, czy tym parkiem możemy się trochę zająć też w dzisiejszym odcinku. Ale najważniejsze, czym bym chciał się dzisiaj zająć, to jest tym wielkim oto lasem. Który daje nam dosyć ładne, duże profity, ale... Ale czym by nie miał wydawać się większy? A ta część już bardzo długo czeka na przebudowę. I w dzisiejszym odcinku oczywiście będzie dzień. Natomiast przejdźmy sobie na razie do tego Bombaju, który tutaj czeka na naszą przebudowę. O, tu widzę, że w ogóle te tamty nie mają wody. O, tutaj. Tu rzeczywiście się skończyła ta woda. I teraz tak. To wywal. O, możemy zostawić płyt. I dorzućmy wszędzie wodę. Żeby była. Bo jak nie będzie, to będą mieli problemy. Okej, okay, no, na razie z tego co widziałem, żaden przemysł tutaj jeszcze nas nie zaszczycił. Szkoda. Ale sądzę, że w przyszłym czasie oczywiście on tutaj się pojawi. Dobrze, mamy tramwajem, tak, na tym skończyliśmy. I jedną linię, o, tu właśnie sobie puściliśmy, ona sobie tutaj dojeżdża, faktycznie przejeżdża przez to wszystko. Jeden przystanek się przyda jeszcze, ale... No, na razie możemy faktycznie dorzucić, że jeden z przystanków, bo... O, to mało tego. Tak, to w ogóle... Nie, już myślałem, że jest jakiś skrót, że się pominie te bramki, ale na szczęście nie. Tutaj jakby coś, bo tutaj prawdopodobnie trochę zmieni się to. Nie wiem, czy w tym momencie. A nawet w tym momencie, wiecie, co możemy to zrobić. No, bo tak, tutaj raz jest... tu powinny być cztery pasy. Bo tutaj jest zbyt ruch. Nie wiem, czy tutaj po prostu nie można ulepszyć, tak? Tak. Dobra, właśnie. A, to sobie już tutaj zostawmy te cztery pasy. Tutaj... No i w niektórych miejscach po prostu jest teraz problem, bo nie mogę tego już zmienić. Natomiast, tak, tutaj koniecznie cztery pasy. Tu dajmy sobie na trzy. O, i teraz może dać mi na cztery. Nie, no dobra, no ale... Ale tak czy siak mniej więcej rozumiecie, o co chodzi. I trochę pozmieniamy tutaj pasy, ponieważ... W tym miejscu nie mogę zmienić. O, tu teraz mogę zmienić, tu teraz mogę zmienić. No widzicie, to jest takie City Skylines, że tutaj właściwie bardzo trzeba pokombinować, żeby to wszystko pozmienić. To zmienimy? Nie, to tego nie zmienimy. No to nie. Tutaj powinny być trzy pasy. Dobra, to tak, to aktualnie widzicie, jak to tutaj w miarę to jedzie. Mamy tutaj korki ewidentnie, na tym rądku. I właśnie dlatego, że tutaj się dawam korki, to my tutaj sobie... O, bo tutaj jest... Wow! Niezły ten korek, bym powiedział wręcz. I my tutaj sobie... O, poczekaj. No gdzieś na takiej wysokości tu bym sobie wjeżdżać, powiedzmy, że gdzieś tutaj w ścianę. Więc tak by to zrobić, żeby tutaj to prosto wyjechało i nie wjechało w żaden ten z tuneli. Aha. Ja bym powiedział, że prawie niewykonalne. O, teraz jest miarę prosto, ale teraz no, nie będzie się dało tego zrobić. Właściwie. Tak, ale ja nie chcę, żeby tutaj to zjeżdżało w ten jeden z tych tuneli. No, a jedyne co możemy zrobić, to wyłożyć te tunele i zrobić tutaj też wyłożyć. I zrobić teraz ten zjazd. Okej, okay, dobra. Pojedzie. Natomiast tak, teraz to sobie trzeba oczywiście już podbudować. Cyk,
cyk. Mhm. I teraz trzeba wymyśleć, jak to stąd wjedzie to w to w to. O, no powiedzmy, że to tak. Jakoś musimy wjechać tutaj w ten bok. Tylko, że tutaj to się nie chce za nic złapać. O, było, było, było. Czasami łapie, czasami nie łapie. Dawaj, 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 dawaj. No z góry mi to złapie się, ale to nie jest... W teorii to jest to, ale... Tak widzę, no widzicie. To miejsce jest już zajęte, czyli się nie łapie. No, rzucę sobie na razie coś takiego. O, teraz od razu się podłączyło. Jak ja teraz to mogę zrobić? Okej, nie, nie. O, zobaczcie, tutaj ładnie mi by wszedł. Niby, więc w drugą stronę na pewno też by wszedł. Ale jak to podłączyć, jak tutaj? Nie mogę tego złapać. O! O, o! To teraz trzeba zmienić nakręto. I to weź podłącz. Jest! Dobra, to mamy tutaj podłączenie. I... no zobaczcie, jak to wygląda. To wygląda co najmniej epicko. I stąd będzie właśnie sobie robić wykręt tutaj do tej naszej drogi. Ale zanim dojedziemy do tej drogi, to musimy zmienić jedną z ważniejszych rzeczy, a mianowicie tą drogę. To nie będzie autostrada, jak to jest teraz. Chociaż w teorii ona powinna być autostradą, jak jest teraz. No ale co najmniej tutaj trzeba to zmienić. O, no, tu była bramka, nie wiedziałem, że ona tutaj jest, ale... To i tak nie powinno też wyróżnić. Tak, tu sobie wyrównajmy oczywiście teren. W miarę. Mój pomysł był taki prosty, żeby tam drogę przekierować całą i żeby tutaj po prostu wykręciła. O! No dzięki temu, jak my tutaj sobie tak wykręcimy, to mamy dużą czteropasmową drogę, która by łączyła to z tą autostradą, więc z tym. Ale mnie się wydaje, tak szczerze powiedziawszy, że właśnie w tym miejscu powinien być rozjazd i tu raz. Chwila. No tak, to się trzeba chwilę stąd zdegradować. I ciebie z tym podłączyć. Jakoś. No mam, tutaj się ciebie podłączymy na razie w ten sposób, taki dziwny. No mam, no i to powiedzmy, że w miarę jeszcze jakoś ujdzie. Oczywiście światła tutaj nie ujdą. To jest możliwe. No, zaraz dajmy sobie, czy teraz mi to się podłączy, bo jak się nie podłączy, no to... No to mamy lekki problemik, ponieważ musi się to podłączyć. No, to widzę, że trzeba jeszcze tutaj pogrywać. Jeszcze bardziej. No, to wiecie co, może my zróbmy sobie to na razie tak, że ta droga stąd, tu... Tak, były to podłączyć przykład na początku. Na starcie byśmy to podłączyli. No i to nie jednak kierunkował pasmo do pasmówka. Przy takim czymś tym się tutaj... No to będzie już zbyt dużo. I tu powiedzmy, że sobie tak dojedzie do tego miejsca. I tu też oczywiście byłoby najlepiej puścić taką ośmiopasmówkę. Po prostu przyczynę, no bo tutaj taka... To właściwie taka druga powinna być, bo tutaj są... Tu jest nawet ich więcej, bo są cztery pasy wyjazdowe. No, ale powiedzmy, że jak tak to zrobimy, to jest całkiem nieźle. I mamy to właściwie podłączone. Chociaż wiadomo, jak byłoby najlepiej, żeby to i tu jakoś wykręcało przez to. Ale aż tak nie mam tutaj zbytnio jak to kręcić chyba. Chyba, że... Poczekajcie. Bo mi tutaj mózg przyszedł na wyższe obroty. Co by się stało? Gdybyśmy zrobili tak, tutaj tak, to na razie możemy podłączyć ten kolek i przesunęli to
Tam może to jest te wyjście, tak? Zaraz mogę na tym pokręcić jeszcze. O, ale... Zobaczę. Tylko pod takim kątem, serio? O, trochę szkoda. Coś jestem przekonany, że można też pod innymi kątami, ale tutaj może być po prostu podobnym innym. Raz, że to jest wyżej podniesione i dwa, no właśnie. No to tak, najpierw sobie to wydajemy teren. Teren metra. Też trzeba byłoby przebudować. No i widzicie, tak to się kończy, jak chcecie coś zrobić małego, a w końcu wychodzi, że się robi dużo. A, tu jest stacja metra, już. O niej zapomniałem, bo jest bez prądu. No dobra, to teraz ma większe tłumaczenie. Dobra, to tak, tutaj to podłączymy i będzie idealnie. Dobra, wiecie co, ja to podłączę, zrobię tutaj i za chwilę się widzimy. Oczywiście, jak zawsze, bardzo krótką chwilę później, czyli pewnie za jakieś pół godziny, 40 minut, mamy tu wstawiony ten nasz węzeł. Jak widzicie, działa nawet całkiem nieźle. Poza tym, że tutaj w niektórych miejscach zauważyłem, że się światło by pojawiły. On po prostu nie jeszcze ich nie zmieniłem. Tak czy siak, tutaj jedną rzecz by się przydało zmienić. Bo tutaj waga teoretycznie ma faktycznie te drzewka, ale my je zmienimy oczywiście na coś takiego, bo tutaj dalej też jest ścieżka rowerowa. Właśnie, a prawo, ta ścieżka rowerowa tutaj się ciągnie i tu się kończy i my tutaj ją przeciągniemy sobie dalej. A poczekaj, z pomocą czegoś takiego. No powiedzmy, okej, czekaj, o, dobra. Raz, dwa, trzy. My ją tutaj wprowadzimy po prostu do przemysłu. Może był jakiś tutaj taki dojazd. A, jednak ścieżka rowerowa się robi. No, myślałem, że będziemy tutaj zwykłą. A, to zróbmy w sumie zwykłą, bo jak zrobimy... W sumie to możemy nawet zrobić coś takiego. O! Ścieżką rowerową. To tutaj się nie podłączyło, to ewidentnie. No to chyba, o ile na tyle, to na tyle może się połączyć, to się tak wydaje. Lepiej wygląda taka, czy taka gruntowa? Chyba taka gruntowa tutaj będzie bardziej pasowała, bo tutaj to jest takie właściwie. Bardziej to faktycznie do tego będzie by pasowało. Natomiast stąd tutaj, od drugiej strony z kolei, też tutaj puścimy ścieżkę, tylko tym razem tutaj będzie rowerowa. I ona będzie sobie jechać tu do przemysłu. A, bo tutaj są drogi już dalej. No tak, tutaj dojedziesz, tu nie cofniesz. No i tak, jak widzicie, tutaj jest całkiem niezły ruch. Nawet widzę, że jest coś dziwnego zrobione. Czemu tutaj ta waga nie dochodzi do tego? Ja rozumiem, że może chciałem zrobić przejście dla pieszych czy cokolwiek innego, ale... Ale no bo sprzęsa. No i tak, jak widzicie, tutaj to zrobiłem. Zrobiłem też bambaje. W sensie tak, jedne tutaj dojeżdżają, niby. O, jest, jadą, bo coś właśnie myślałem, że nie jeździły. Na tej linii nie przewiduję dużych, obfitych przejazdów. No, się to mówię. Tak samo jak na tej drugiej linii, która prawdopodobnie jeszcze... No właśnie. Jadą gdzieś daleko, są te bambaje. Okej, czekaj. No... Tak, one na razie tutaj widzę, że muszą dojechać do tego. O, chyba to jest tak. Tak, to jest nasza linia ta nowa. I zobaczmy, jak z niej ludzie korzystają. A jest 9 całe osób. Czyli jedna tu. Jest 10 tu. I jedna tu. Tak, bo nasz przemysł zaczął się budować. No i zobaczcie tylko, jak to wygląda. Tutaj, w tą stronę jedzie tędy. Tutaj jedna... kierunkową, tutaj, tu dojeżdża, o i właśnie tutaj zapomniałem zrobić, tu miało być przejście do naszej kolei jednoszynowej, jakby coś. Tak, wiecie, jakby chcieli w teorii przejść się tutaj. Raz, dwa, nie, tak gruntową właściwie, żeby mamy coś takiego, to dali nam, to korzystajmy. Raz, dwa. Właściwie to tyle, bo tutaj to już tak, a nie. Nie, jednak trzeba wejść bliżej. To jeszcze raz. Raz, dwa, trzy. Dobra. Tutaj sobie dojdziesz i tutaj sobie... Moglibyśmy. No, to dojdziesz gdzieś tu. I tutaj dotrzesz. Proszę bardzo. No, to tutaj mamy jakby coś już teoretyczne dojście. I tu jest oczywiście stacja końcowa i właśnie a propos tej stacji końcowej też tu zapomniałem zrobić dojście od tego miejsca. Tak, więc mam nadzieję, że będę korzystać z tego. Tak, tutaj pod tym wszystkim
nasz bambaj zawraca, jakkolwiek. I wracając drogą powrotną, tu oczywiście jest na naszej kolej, tu mają przystanek, jadą... Jakikolwiek nie przynosi się mam, bo więc nie będzie. Tutaj tędy, tu pod koleją minową. Tutaj, tu już zrobimy na dojścia piesze. Tutaj jedzie, tu sobie zawraca takim zigzagiem. I tu później już tak samo jak ta druga część. Jedzie, jedzie i wraca. Miejsce tutaj w naszej pętli zajęło to jako ostatnie. No i teraz tak, tutaj oczywiście to wszystko ładnie, bardzo ładnie wygląda. Jeśli bym miał powiedzieć. Nasz węzeł tutaj, no dobudowałem, przebudowałem, więc powinno całkiem nieźle działać. I możemy się zająć już teraz tym, co chciałem się w dzisiejszym odcinku zająć. Czyli naszym przemysłem leśnym. Okej, czyli właściwie dużo minęło odcinka i dopiero teraz przechodzimy do tego. No to trudno. Trudno mówić, to trudno i idzie się dalej. Jak to kiedyś ktoś tam powiedział. Tu widzę, że się robią kolki, ale tu z tym, co nie mam... No niestety, jedyne co bym mógł zrobić w takich uliczkach, bo tu faktycznie widzimy jest... Tak samo jest, ale... To i może tym się zastosujemy. Zamiast robić takie małe te uliczki, jakie tutaj robię wszędzie. Zresztą ja widzę, że jest inny problem. Tak, to jest inny problem, ponieważ oni wszyscy chcą wyjechać z tego miejsca. W sensie chcą udać się na autostradę. A ja dałem im tu tylko... A ja dałem im tu tylko jeden wyjazd. I chyba to jest ich największy problem. No bo to zaraz im tu damy... Właściwie najprościej można było, bo tu są szkółkę wywalić stąd. Akurat do niej się jakoś nie przywiązałem specjalnie. Przenieść to... Czekaj. Chyba, że to się nie będę chciał postawić. Tu jest wydajęte miejsce. Ten kolejne miejsce. Ajajaj. Jak zrobić, żeby ten budynek się tam... No, a może rzeczywiście jest jakiś duży, większy problem. Tak, mi się wydaje, że te szkółki tutaj właśnie były jako ten zmieniacz terenu i gruntu i tak dalej. Dobra, nasza kolej jednoszynowa, no niestety na razie musimy ją trochę przesunąć. Bo tutaj będzie teraz praca na wysokich napięciach i tak dalej, więc ciach, ciach, prawda? No i sobie spokojnie znajdą trasę obwodową, więc to akurat nie jest problem. Natomiast co jest większy problem, tak, teraz to trzeba przenieść o... To jest. Przenieść się o dwie kratki, przenieść się o dwie kratki. Przenieść się o dwie kratki, przenieść się. I jeszcze jedną. No, jeszcze o dwie kratki. No, może już być o dwie kratki. Akurat będzie chyba idealnie. No, no i w tym miejscu właśnie będziemy mogli teraz prowadzić nasz wyjazd autostradowy na tą dużą drogę, bo mi się wydaje, że oni po prostu wszyscy marudzą, bo nie mogą tutaj wjechać. I chyba to jest ich największy problem, jaki tu mieli, jeżeli chodzi o to. I teraz by go im w teorii oczywiście mówię, bo jak będzie, to zobaczycie sami. Albo i nie. No. Tu sobie dorzućmy jakieś drzewka, żeby to jakkolwiek tutaj ładnie wyglądało. Nawet takie, no widzimy, od przemysłu już zdechłe. I w teorii to powinno nam trochę pomóc. Tak, i musimy właśnie pamiętać o tym, żeby były często zjazdy i wjazdy na autostradę, bo to bardzo ułatwia nam całą rozgrywkę, żeby się nie robiły to później takie korki, jak tu mamy. Teraz. Tak, i ponieważ tutaj są wielkie plantacje, jak widzicie, to nie będziemy robić takich małych uliczek, jak tutaj robię, tylko będziemy robić takie inne trochę. Na przykład tutaj ta boczna. O ile ta jedna kierunkowa tutaj, w sensie dwukierunkowa, jest dosyć nieźle, ona tutaj się anektuje i ją w teorii moglibyśmy zestawić, to i tak będziemy wchodzić w większe ulice. To tak, tutaj na bocznej oczywiście damy sobie takie wielkie coś, bo inaczej to by nam po prostu nie weszło. A zobaczmy na jakie to są długości. Tutaj autostrady jest ciekawe. No okej, okay, ponad kółeczko. Fajnie, nie mamy tutaj odległości. O, jest. Ponad kółeczko. No, poczekaj, jakieś miejsce, gdzie nie będziemy się łapać jeszcze inne, o, linie pomocnicze. Wydaje mi się, że to jest ta odległość, ale czy na pewno to zaraz sprawdzimy. Przejdźmy sobie do naszego przemysłu leśnego. Może jak dawno nie robimy industries. Takiego prawdziwego industries z życia wziętego. No ma. To tu widzę, że się ładnie podłączyło i teraz tak, tutaj no... No nie ma bata, że tędy przejadę, tak? Jedyne miejsce, gdzie w teorii da się przejechać i to jeszcze zaznaczę w teorii, to jest to tu.
No i nawet się. Więc tutaj sobie przejedziemy oczywiście. No tak, najpierw sobie dojedźmy gdzieś dotąd. I stawiajmy nasze budynki. Nie, nie, nie. Nie kampus. Kampusu. Kampus był w tym mieście. Nie wiem, aż go całego usunąłem. Czekajcie, zobaczmy. Tak, jest. Tu go na chwilę postawiłem cały nasz kampus. Tak, to jest w ogóle to lotnisko tutaj. Myślałem, że będzie większe korki, ale. Ale tu są duże korki. Tutaj to nie wiem właściwie co się stało, ale widzę, że naprawdę się nieźle zjeżdżają. Tylko po to, żeby tutaj wjechać. Wiecie co, my to możemy nawet w tym momencie zrobić? Bo ja nie sądziłem, że to jest aż taki korek tutaj. Pomożemy im. Nie, 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 nie. Zwykły normalny zjazd. Dobrze, się nie będzie dało. No prawie tu już zjechaliśmy na dół. Okej, tutaj tu będzie trzeba trochę zmienić. Cyk, cyk, dobra, i proszę bardzo, nie macie podłączenie. Natomiast tu to zmienimy na po prostu jednym kierunku drogę. Nie wiem, czy sam jeszcze wyjedzie. Teraz powinno jeszcze mieć, być miejsce na jednego, ale widzę, że nie ma. Więc tutaj sobie musimy zrobić kolejne miejsce, to jest tu. I stąd sobie zrobimy spokojnie. O, dokładnie. I tu podłączenie. Oczywiście świateł brak. Świateł brak. No, no i w teorii to im bardzo ładnie tutaj rozwiąże cały problem z tym korkowością. No bo. Wracając do naszego przemysłu leśnego, który jest. O, to tutaj jak to wody nie ma? No nie ma. Ale już jest. Tak, tak, bo my tutaj ładnie zrabiamy z tego fabryki. No powiedzmy, możemy trochę przyspieszyć im nawet, bym powiedział, bo widzę, że jest dosyć ładne. Ładne sublice. No ma, to tak, tu mamy nasz pierwszy budynek postawiony i od razu bym właściwie robił tak samo jak jest po drugiej stronie. Czyli tu by było coś takiego. I dalej tutaj trochę lekka zmiana, a mianowicie. Tak, te drogi jak one są po tych dwóch stronach prawdopodobnie zostaną dokładnie w tych samych miejscach, z tym, że ta droga się tutaj zmieni, to nie. Dosyć szybko, niedługo właściwie. A więc, aby tutaj ją zmienić, to tu sobie zróbmy tak, tak, tak. Dobra, ona tutaj będzie w ten sposób wyglądać i tu będzie dalej taka uliczka właśnie, o, takie będę chciał robić w tymże miejscu. Taki smutny przynajmniej. No i przy takich drogach już będzie trudniej o korki. To jest najważniejsze. No i całą resztę, tak, jeden gwiazd. No, no to tu będzie oczywiście wyjazd. Jeden z wielu wyjazdów, rzecz jasna. Wyjazdów i tak dalej na autostradę. No, weźmy tu nie skacz, a się postaw. O, dobra, mamy tutaj jeden zrobiony. I to mamy drugi. Więc aktualnie mamy już tutaj jakby coś, jakiś wjazd. Dalej, tutaj co my stawialiśmy? Tu stawialiśmy takie małe tatataki. Tutaj też sobie tak samo postawimy. Okej, no i tak, jak my tutaj odstawiliśmy je trochę od tego, no powiedzmy, że gdzieś na takiej odległości postawimy, to będzie całkiem nieźle, z tym, że w sumie tutaj możemy dosunąć się trochę bardziej do tego, bo dzięki temu będę mógł ładnie tutaj wyglądać. Dobra. I tak, co tutaj drogi? Widzę, że tutaj w teorii coś później do niej dostawialiśmy. No, postawiliśmy sobie... Nie, 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 nie. Postawiliśmy sobie tutaj przetwórnię do drewna. Teraz powiedzmy tak, bo to jest budynek główny. Czy on jest podobnej wielkości? On jest podobnej wielkości. To my tutaj sobie postawimy budynek główny. Bo on jest tam tutaj trochę nie na rękę w tym miejscu, gdzie on teraz jest. Więc to byłoby nawet dosyć dobre rozwiązanie. Tu sobie może zostawmy miejsce na jakąś ścieżkę ewentualnie. Na ewentualną ścieżkę. No bo no i tak budynek główny aktualnie jest chwilowo. No wiadomo jaki. Wyłączony. I tak, tutaj musimy to sobie jakoś ładnie z tego co pamiętam widziałem zakręcić, tak. No nie jest aż tak tragicznie, bym powiedział. Co najmniej nie jest tragicznie. Chociaż to nie jest normalny zakręt, tak? Żebyście mnie się nie pytali. Ale widziałem, że nawet można trochę mniej go jeszcze ściąć. Słuchaj, tak.
Okej. Okej. I dajmy sobie tu. Tak, może teraz. Nie. Taka jednak była idealnie. No na, to sobie tak zestawmy. Do tych słupków mi tutaj prawie że dotykać. Chcę. No, no i teraz tak, trzeba teraz dostawić do tej autostrady, co tutaj została nam, ostała się. Tak, wiemy, że tutaj jest to inaczej zrobione. Jest to bardziej odstawione niż po tamtej stronie, ale dobra. Powiedzmy, że nie będę marudzić, bo to w teorii tak może wyglądać. Że jest po jednej stronie tak, a po drugiej stronie jest tak. No i tak na pewno to nie jest takiej odległości, bo widzę. No, daj mi linię pomocniczą. Dawaj linię pomocniczą, stąd. Tak. Widzę, że... Nie, to nie jest ta odległość. Czy to jest ta odległość? Nie, to też nie jest ta odległość. To jest chyba o krok dalej. Nie, to dalej to też jest już nie ta. A ta też mnie już tak bardzo nie lajcuje. Dobra, wywalmy to na razie. I może tak to się... O! Dobra, teraz nie wiem, czy to jest prosto do siebie, prosto do siebie, świetnie. No to w ten sposób niestety to trzeba było zrobić. Teraz tak, tutaj do połowy sobie dodajmy tą drogę i stąd... Dajmy nasze już podłączenie tutaj z tą częścią, bo nie wiem ile tutaj nie trwa. Bo przez to, że ten pracowałem nad jedną rzeczą dosyć długo, no to teraz mam rozwalony grafik całkowicie, jeżeli chodzi o czasy. Dobra, tak, wy tu nie macie teoretycznie prądu, ale widzę, że tu już sobie podłączyli go, więc świetnie, mogę wywalić druta. A to akurat zawsze cieszy. Tak, my tutaj stawiliśmy widzę choinki, więc tu sobie akurat dostawmy, gdzie one były. Ja lubię jak zawsze są choinki. Nie będzie, że na niektórych klikach nie mogę ich w ogóle stawiać, bo ich nie ma. A tutaj na szczęście są. Więc trzeba się cieszyć. Dobra. Budynek główny dostawiony. On zawsze ma ludzi na śmieci, bo on jako jedyny z całej tejże plejady gwiazd zbiera wszystkie śmieci. Więc tak. Śmieci. Tutaj widzę, że mamy jedną w tym stotownie odpadów, więc sobie dorzućmy tutaj drugą. I tutaj tak samo bym je powrzucał. Tylko, że widzę, że one są w innej kolejności. Inaczej dostawiamy. Ale dobra, tutaj się zmieszczą i tak dwa. I tutaj tak, tu nasza autostrada trochę skręca, więc nie wiem, czy mi tutaj się uda wcisnąć jakiś większy budynek. O, no tak. No, spokojnie. Na to nawet możemy postawić coś takiego, co tutaj w ogóle jest postawione. To mi się wydaje, że to jest to, tak. No to sobie postawmy tutaj ten budynek, ten taki sam dokładnie, jak jest po drugiej stronie. I tutaj jak sobie jedzie ta nasza droga, to my na razie ją sobie dostawimy gdzieś dotąd. Dobra. I teraz tak, mamy nasz dworzec, tutaj jest i pasażerski, i towarowy. I oni będą tutaj nam robić problemy, ponieważ dzięki zastosowaniu takich ulic my będziemy tutaj robić coś, czego nie było wcześniej w ogóle w tym mieście, w tejże dzielnicy. A mianowicie nasza kolej jednoczyna, jak widzicie, ona tutaj ciągnie, będzie jechać tą ulicą. Zanim zaczniecie krzyczeć, ale będzie to głośne, to i tak ten przemysł jest głośny. Zacznijmy od tego. A no i przy okazji to będzie ładnie wyglądać, bo nie będę musiał w ogóle martwić się o niektóre rzeczy. Więc od tego sobie zacznijmy. Dobra, to tak, tu sobie odstawimy to. Teraz byśmy go sobie tutaj dostawili spokojnie i tutaj, tak? No i widzicie, i całkiem nieźle tutaj się to będzie ciągnąć. Więc teraz dzięki temu będzie się tutaj to wszystko dościągać, tak? I teraz teoria, praktyka. No właśnie. No właśnie, zapomniałem o tym, że tutaj też to trzeba jakoś zrobić. Ale wydaje mi się, że tutaj nie powinno być też jakiś kilim. Strasznie. W teorii oczywiście. A w praktyce to on chce aż na tyle odjechać. No ma, chyba że podjedziemy z niego bliżej. To jest jedyna opcja, jaką możemy tutaj zrobić. No powiedzmy, że na taką odległość. Teraz dajmy znowu nasz tor.
I zwróćmy wjazdy. Aha. Tak, wiesz, takie będą dla mnie idealne. I drugi w drugą stronę. A, drugi może wejść teraz normalnie, by wszedł. Jednak nie. Tak, nie chcę wejść. O, tak wejdzie, dobra. To jest już jakiś progres, powiedziałbym wam. Szczerze. O, i ten tak samo. No, to mamy tutaj identyczny zdobymy. Nasz dworzec oczywiście na razie wyłączyłem, ponieważ nie jestem tutaj niezbędny. No i tak, zacznijmy stawiać nasze budynki, bo na razie to widzimy, jak tutaj to idzie. Że to marnuje powoli. Więc tak, przystawiamy sobie na razie wszystkie szkółki. Stąd. Oczywiście składowiska też trzeba będzie gdzieś tutaj powrzucać, bo jak popatrzycie sobie na ten przemysł, to tak zobaczycie... Składowisko? Że co? No właśnie, i to trochę też nie najlepiej. Ona świadczy o tym przemyśle. Bo składowisko to jednak mimo wszystko jedna z ważniejszych rzeczy, bo dzięki nim działają dobrze fabryki. Tak, tą oczywiście fabrykę sobie stąd wywalimy, ponieważ ona nam tutaj, no widzimy, jak wygląda teraz tutaj las. Rozrzucenie tych drzewek. I tak, tutaj zapomniałem, tutaj są inne drzewka. Więc tu sobie oczywiście te wywalimy. I tutaj sobie podrzucamy takie. Choinki. Choinki aż tak bardzo nie zmieniają się, tylko trochę kolory liści. Ale nie gubią. W sensie igły. Dobra, no i teraz wracając do naszego tutaj. No na razie tak to wygląda, ale po jakimś czasie to oczywiście odrośnie. Dobra, to teraz przejdźmy do tego. To jest chyba ta odległość. Nie, to jest nawet dalej. Powinniśmy to jeszcze odstawić. No to jeszcze lepiej. Tak, to jest nasze składowisko. Składowisko odstawimy gdzieś dotąd. Więc tak, jakby coś, te pociągi, ten tutaj ta stacja jest, ona gdzieś tam będzie wstawiona, tak? Prawdopodobnie będzie wyglądać to podobnie jak tutaj, że gdzieś już dalej, ale musi być. Sama z siebie będzie na pewno. A, no tutaj widać, jakie to są, no, problemy, no. Właściwie bym to ulepszył faktycznie do takiej drogi. Ten nasz chociaż wjazd. Ale tutaj, no zobaczcie, ten tunel jest wspaniały, a nikt z niego nie korzysta. I to jest akurat najsmutniejsze. Co to tutaj jest? Say what? Takie. Wytłumacz mi... Czy ktoś mi może potrafi to wytłumaczyć? Co to tu kurde robi? To nie ma zielonego sensu tutaj to postawienie tego budynku. Pomijając, że my tutaj nie mamy kampusa, to co to tam robiło? Like really. Naprawdę, teraz to ja się załamałem i nie potrafię mi to powiedzieć. Zbyt trudno. No to tak, ten nasz las... No, tu jest jakiś kilki podjechał nawet do środka. Okej, on jest taki po prostu większy. Czy faktycznie jesteśmy coś... Czy faktycznie coś jest nie tak? Wydaje mi się, że coś jest nie tak. Czemu Sikis to nie może być taka prosta gra, w której faktycznie siatka się zawsze ze sobą zgadza? A jak teraz zobaczyliśmy, że... się nie zgadza. Spokojnie oddychaj. No dobra, to trzeba teraz to wszystko przestawić. A, to tak, to powywalajmy w ogóle. Ja kiedyś nie wytrzymałem z tą grą. Ale nie no, nie no. Takie coś. W ogóle tak, ile jest na zegarze? No zegarze jest godzina, ale nie wierzę, że bym już tego do was gadał. Gadam na was na pewno krócej, tylko to nie ile. Mimo wszystko, ile? Ile faktycznie do was gadam? Ja cię bym stawił na liście. Nie, tak. Tu tak samo trzeba od... No, tu akurat jest dosyć dobra ta droga.
To jest ta odległość. To jest ta odległość. On koment. Nie, to nie jest ta odległość. To nawet nie jest ta odległość. To powinno być bliżej, a jedno tak. Dobra. Teraz bym to odległość. Nie, to też nie jest ta odległość. Że na tej ulicy dobrze nie jest postawione i będę i będę naprawdę zły. A to jest najwięcej ta uliczka. No to tak, no to do tam musisz dochodzić. No to najwyraźniej aż tyle są poprzestawione te budynki. Źle. Względem środki. Chcecie sobie przestawić tutaj. Nasz kochany budynku główny. Teraz tak, czy on tutaj wejdzie? Wejdzie, dobra, bo jakbym już nie wszedł, to bym... no to bym był w ósmym niebie oczywiście. Wszedł na wyższe obroty i tak dalej. Jak to tam się ładnie mówi. I stąd sobie tutaj już to jakoś powinno ładnie połączyć. Dobra, no to tak, powoli idziemy. Po lepszemu jutru. Jutrze. Dobra, no i tak. Tutaj ta akurat jest jedyna droga, która faktycznie będzie mała i faktycznie będzie aż tak blisko. Co teraz? Nie no, dobra, dajcie mi chwilę. Panie i panowie, tak właśnie wygląda aktualnie nasz progres. Tutaj jak widzicie, poprzerzucałem to, już na tyle nie skontuję. Nasza kolej jednoczynowa jedzie już w miarę przez naszą tutaj część, tutaj właśnie przyjeżdżającą. Pociągi, no aktualnie jeszcze się tutaj przystawiają wszystkie rzeczy. Kolej jednoczynowa aktualnie jest wyłączona. Tu już zacząłem robić kolejną uliczkę z właśnie naszą jednoczynówką. Natomiast póki co, w aktualnym momencie ja robię przerwę na kolejny odcinek. W kolejnym odcinku tutaj przebudujemy dalszą tą część. Zrobimy podwójny tutaj dworzec kolejowy. Kolej zwykła, kolej tradycyjna i kolej jednoszynowa. Tu będzie mieć stację. Tutaj będą się przesiadać wszyscy ludzie jakby coś. I tym się zajmę już w kolejnym odcinku, bo aktualnie trochę długo już dla mnie ten odcinek trwa. I nie wiem, dla was pewnie również. Więc to zrobię w kolejnym odcinku. Jeśli odcinek wam się podobał, zostawcie łapkę w górę. Jeżeli jesteście tutaj nowym, jeszcze nie subskrybujcie, ten 10 dzwoneczek. No i do zobaczenia już wkrótce w kolejnym materiale na moim kanale. Strasznie długo mi to wyszło się. No. Cześć!